początek. 1-0 dla Ens. Oni grają w defensywie. Snappy teraz będzie musiał uważać, no ale on jest doświadczony, on wie jak to rozegrać. Zapalający pod nogi, ale och, czy będzie możliwość ucieczki? Acor z fragiem nie spłonie, co ciekawe. Miał tam jeszcze odrobinę miejsca. Tak, i sporo HP przede wszystkim. Myślałem, że bardziej oberwał w tej sytuacji, ale nic z tego. No i są kłopoty. Ale mądrze to... Zobacz, on podchodził sobie, skrócił pozycję, zamknął tylko zawodników Tero, ale już nie idzie dalej. Wie, że te rodzice mogą być wychyleni i zobacz, jaki timing, jak on to czuje. No jak na wallhacku dosłownie, wiedział, w którym momencie może podejść. A więc 4-4. No i terroryści będą zajmować bombsite dolny. Tutaj wciąż jeden zawodnik jest dycha. Już przy ofisie. Szyby nie są zbijane, terroryści. No teraz rzucony smoke na BS i będą atakować. A zatem popatrzmy, jak będzie przebiegało to wejście. Dycha cały czas na szybach. Za chwilę pojawi się tutaj zawodnik terrorystów. Dycha tarapaty, będzie musiał bardzo uważać. Obity jednak Rivel, ale na plecach pojawił się Bymas. I teraz będzie problem, chociaż tam Doto od razu reaguje. I jest frag dla Hadesa. Mamy przewagę po stronie Ents. 3-1. Robs bez szans. Hades po raz kolejny. No proszę. Acor już chce się mierzyć z Hadesem. Tymczasem szybkie podejście pod Dychę. Dycha jakieś kroki musiał słyszeć. No Hades po prostu pilnuje wejście za czerwoną. No i popatrzmy, coraz bliżej terroryści. Bardzo łatwo sobie zajmują tutaj teren. Oczywiście ten smog rzucony. Hades z pierwszym fragiem ze snajperki w tym spotkaniu. A więc doskonały strzał Hadesa, chociaż była szybka odpowiedź od Bymasa gdzieś na innym miejscu na mapie. Acor tymczasem już zachodzi na plecy. Tymczasem Hades złapany. Acor miał dobrą pozycję. No bardzo sprytnie rozgrywa to Mausports. Jest 3-3. Dycha dorzuca smoka do przebudówki. Musi wycofać w bombset górny, bo tutaj była luka. Wolał Dycha załatać tę dziurę. No i Spinks pilnujący Acora. Ale ewidentnie szykuje się do wjazdu na górne B. Dycha tymczasem zginie, bo no Bymas był bardzo blisko. Dycha tutaj zdaje się, że chciał zajmować domek, ale nic z tego. Bymas cały czas pilnuje rotacji na bombset górny od Acora, ale ten boi się wychylać. Pilnuje go cały czas jeszcze zawodnik antyterrorystów. Mają świetne pozycje teraz zawodnicy Mausports, to trzeba przyznać. Bymas z eliminacją, przepraszam. Bymas, tak patrzę, Acor, Bymas. Nie wiem, czy to się nie, coś się pomieszało. Tak, się pomieszało. Tak patrzę, też, Bymas... No naprawdę, fantastyczny granat. Trzech zawodników obitych, w dodatku Bymas ma tylko 19 punktów życia. No teraz Hades w szybach wychyla ze snajperką Acor. On obity, więc to będzie szansa dla Hadesa, którą wykorzysta. A więc mamy przewagę znowu. Double kill Hadesa w rundzie. Już zdaje się czwarty double kill w tym meczu ze strony Hadesa. No i jest przewaga 4-3. Pamiętajmy, że Bymas obity, no ale terroryści zajmują teren na mapie. To też jest problem dla zespołu antyterrorystów. Trzeba pilnować gniazda. A zdaje się, że no tam w tym momencie nikogo nie ma i Dexter mógłby tutaj naprawdę zaskoczyć, aż ten zdecyduje się pójść na pochylnie. O, i tu zobaczmy. Podkręcona piłeczka od no, Mausports. No niebezpiecznie, bo tutaj jest... Snappy, który właśnie musi skapitulować i robi nam się 3-3. No błąd duży w ustawieniu ekipy antyterrorystów. Przecież nikt nie pilnował placu. Dlaczego nie przelotował zawodnik CT z tej rampy? Dlaczego nikt nie pilnował... No okej, teraz Hades dostał informację, ale to już jest za późno. To już powinno być dużo wcześniej. Spokojnie terroryści mogą sobie przejść na rampę i zaatakować bombsite dolny. Tu też rotacja po stronie CT poszła, ale... Nie będzie miał wcale łatwo. Pilnujący Feniksa w tym momencie zawodnik antyterrorysta. Jeszcze zmienia pozycję. Jeszcze zmienia pozycję. Teraz antyterrorysta dycha. No zobaczmy. Teraz ważne no, starcie. Bymas. Tu jest Bymas, więc on jest obity, więc powinien dycha trafić. No, ale Dexter, co to był za headshot? Nieprawdopodobny. Już blisko jest. O, co to było? Dexter! Nie, no to najbardziej magiczny strzał podczas tego turnieju, jak dla mnie. To, co teraz trafił... Na odrobinę szczęścia też, jeżeli chodzi o timing. To nie jest to, co chciałbyś zobaczyć, ale timing korzystny dla niego. Jest frag. No i teraz, czy trochę to uspokoi? Nie, no on znów gdzieś ogląda się za swoje plecy. Dycha do pomocy, on może przejąć dwór i to jest świetna decyzja. Łatwy frag dla dychy. Hades już teraz celowany w rampę. Też nie wie, czy jest tam rywal, czy go nie ma. Robs zostaje jako ostatni. On, wiemy, potrafi wiele, ale sam na pięciu, czy będzie w stanie? Jeszcze dopalona pozycja, walczy, ale nie ma szans z Polakiem. Jest punkt dla Ens, który chodzi o reakcję. A teraz popatrzmy na tą wymienność pozycji Hadesa i dychy. No wcześniej Hades, oj, będzie niebezpiecznie. Słychać to wszystko i za chwilę Hades musi zginąć. Niecelny strzał Hadesa i to wykorzysta Frozen. A więc no, troszkę zbyt pasywnie mam wrażenie Hades w tym momencie. No dał się złapać po prostu. Zlekceważył potem... tego Mołotowa, też trzeba przyznać, bo widać było, że reagował, ale ta reakcja nie była odpowiednia. Ale świetna pozycja Doto. To naprawdę może zaskoczyć. Terroryści tego kompletnie nie spodziewają. Zdobędzie fragę Doto. Jeden, drugi. Tu jeszcze blisko jest... Oj, Robs z ładnym fragiem z Teka. Doto mimo wszystko nie odpuszcza. Robs, no, taki pojedynek z Robsem byłby bardzo ryzykowny.
No ale to jak nigdy, nic, spokojnie, wycofuje się, swoje zrobił, ale teraz robi swoje biemas, poczekał na wychylenie dychy, tu jest jeszcze Snappy, ale też spodziewają się, mam wrażenie, jego ustawienia w tym miejscu terroryści, jest właśnie no, biemas! Pięknie to zrobił. Jest w tym dobry, jest mocny, właśnie przy takich zagraniach i do tej pory mogliśmy mówić bohater Ens w tej rundzie, ale będzie musiał być tym bohaterem do samego końca. No to zobaczmy, bardzo szybko zapadła decyzja, żeby wejść na bombsite dolny, no też nie kalkulowali, tylko zareagowali momentalnie po tym fragu, no dwa fragi zdobyte na rampie. Nie spodziewali się w takim razie zawodnika Tytana na BS-ie dolnym. No i zobaczmy, Doto od rampy będzie miał szansę. Zdobyty frag, 1-1. To jeszcze jest do zrobienia, co prawda bez granatów Doto. Chociaż teraz podniesiony flashbang, ale ten no niewiele raczej da. Bomba na Virtusach. No spodziewa się, że albo szyby, albo drzwi. Tam powinien być ustawiony Bymas, a ten już ustawiony z Prefire'em. Dokładnie wiedział, jak ma wychylić. No to jest przygotowanie do meczu. Bymas no zachować się lepiej. Być może on powiedział właśnie, że bo weszła pierwsza rampa i on by chciał wejść na plecy, a tu się okazuje, że nic z tego nie wyszło. No i cóż, ostatnia runda przed nami. Frozen oczywiście tylko z pistoletem. On z Diglem, bo tych pieniędzy nie miał za dużo. No i wejście na górę zdaje się. Doto schowany w smoku i to może być jego runda. Doto, jeden, drugi. Rewelacyjna pozycja. Doto trzy fragi zdobył w tym momencie, tam jeszcze skanowane przez Robsa. Udało się w końcu trafić Sfinksa Robsowi, ale Hades już jest na posterunku, by odpowiedzieć 4-1. Doto ma chrapkę na Robsa, ale nie z Robsem takie numery. I Robs, 1-3 w tym momencie. No musiałby skompletować Ace'a, żeby taką rundę ugrać. Bomba jednak leży na drzwiach i tu Robs nie będzie miał łatwo. Dużo jednak czasu, minuta do końca, także wszystko może jeszcze zrobić Robs. No, tylko ten czas ucieka, zawodnicy CT są dobrze ustawieni. O, jeszcze tu będzie zapalający od Hadesa, za chwilę dorzucony, dokładnie tak, jak tylko dym zniknie, więc jeszcze opóźniają możliwość podniesienia bomby Robsowi. No ten będzie musiał jakiś manewr wykonać, ale tego czasu będzie miał mało, bo gdyby faktycznie już od razu rotował od dworu, no to mógłby wyciągnąć jednego zawodnika, później już 1-2 to jest do zrobienia, a tak Robs no będzie musiał zagrać wręcz fenomenalnie, wręcz coś nadzwyczajnego, wręcz niemożliwego, żeby to ugrać, ale Robs w przeszłości, och, no on ratował Maus wielokrotnie, teraz też jeszcze spróbuje, wypowalczy 20 sekund, nie ma takiej możliwości, dycha na posterunku, 9-6. Chce nie domknąć, zobaczymy jaki mają pomysł, zdaje się, że szybkie wejście pod gniazdo, tutaj przeskakuje Hades, Acor, on zdradził pozycję, oddał strzał, dycha pilnuje Feniksa, Acor tylko szykuje się na podjęcie walki, jeszcze Robs, jeden frag, piękna pestka, skacze Doto, ale Robs robi to perfekcyjnie, do tego Dexter, dokładnie eliminację, no i Snappy zostaje sam, oj, tu będzie mu ciężko i ta runda zupełnie nieudana. Sam dlatego chciał zmienić pozycję, chciał zestrychować, no ale ten smog rzucony przez zawodników chce naprawdę fajnie. Jeszcze kolejny, zobacz, oni to mają przygotowane właśnie, tak, żeby w ten sposób pilnować dworu. To jest zaplanowane, to jest Dycha zaplanowane. Tego musiał nie znać po prostu, bo no nie wierzę, żeby taki zawodnik jak Dycha sobie tak wychylał przez tego smoku, nawet nie wiedział być może. Chciałem zobaczyć to z jego perspektywy właśnie, jak to wyglądało, czy on odnotował, że ten smok jest dorzucony nieco inaczej. Ja myślę, że tak, on stał za tą skrzynką i on dostał tym smokiem i chciał z niego wycofać po prostu. Smoku. I on nie wiedział, że będzie widać jego nogi. On nie wiedział, że ten smoke wylądował na skrzynce. Stąd ta decyzja Dychy, ale zobacz, że to jest pierwszy full po stronie Mao Sports. Oni nie rzucali tych smoków, kiedy rywal miał eko, czyli miał force, tylko dopiero na pierwszym fullu przygotowali coś specjalnego, bo wiedzą, jak ważna jest ta runda. Także bardzo ładnie, no i Robs w swoim stylu tak naprawdę, bardzo mądre zachowanie Robsa. Ale runda. I tutaj naprawdę fenomenalna runda Mao Sports. To jest rzucone gdzieś pod nogi, dlatego chciał z niego wycofać, a tam właśnie one way i stąd ta reakcja. Naprawdę perfekcyjne przygotowanie, tymczasem wejście na górę. Tutaj dwa fragi wpadają na konto antyterrorystów. Trzy fragi już w tym momencie. Jeszcze Dycha próbuje walczyć. Tu niecelny strzał od Snappiego. W końcu trafił. Jeszcze blisko Frozen. Acor w smoku. Wie o tym. Snappy, ależ umknął przed tą kulą. Snappy. 4 HP na koncie, ale to jest 1-1. Ten Mołotow musi przed nim uciekać. Snappy. Byłoby bardzo niebezpiecznie. No i plant to w końcu runda Echo. Acor bał się teraz wychylać. No ten smok na pewno dużo daje Snappiemu. Zamiast Luka i Snappy chyba chce to wykorzystać. Chociaż nie, teraz na pewno nie widział rywala. Ile tutaj ma kul w magazynku, to też jest dobre. Ale ta pozycja, to może się spodzianka. Oj tak. Czy sprawdzi to antyterrorysta? Jest szansa! Snappy! 1-3 Snappy! Co się dzieje na mapie? O, niesamowite. Taki co tu się dzieje? Ale zobacz, jaka to jest mądrość Snappiego, tak, żeby tak skolować rundę, bez niczego wejść sobie na rampę. No Robs teraz chce wrócić, ale też wie, że tutaj może być niebezpiecznie. No i pojedynek snajperów. Będzie za chwilę wychylał Hades. No i Hades! Ale strzał! Na to czekaliśmy! No zobaczył tylko czuprynkę Hadesa, zdaje się. Hades, no takiego Hadesa właśnie chcemy oglądać. Trafiającego, takie magiczne headshoty ze snajperki. Bo wejście na górę, raz wejście na rampę. I tu już się Maus musi bać o te pozycje. Także tutaj, oj, wejście do wężu, błyskawiczne. Zobaczmy, jak ruszyli zawodnicy terrorystów. Jeszcze Dexter, on nawet nie wie, co się wydarzyło. Nawet nie wie, że tam do wentów zbiegła cała ekipa niemalże. Ekipę Tero. 1.35 paka!
Wcześniej wejście na shifcie na rampę, teraz błyskawiczne wejście do wentów, bomba podłożona na bombsite dolnym, dycha już kontrolujący wenty, naprawdę będzie ciężko zawodnikom CT. Kadec! Kadec! Piękne 3 eliminacje na placu, no nie mieli gdzie pójść gracze Małosport, przecież wenty pilnowane przez dychę na rampie, no okej, można próbować odbijać bombsite dolny z rampy, ale odbijanie BS-a dolnego z samej rampy to nie ma żadnych szans wyjścia, oni musieli iść na Feniks i o tym wiedział Hades. To też... Na pewno gdzieś będą chcieli przemknąć i tu będą zaczną się rotacje, boją się o plac, bo nikt nie kontrolował. Terroryści teoretycznie mogli przejść przecież na Feniks, bo tam nikt nie pilnował pozycji. To jeden zawodnik tylko gdzieś tam oddaje strzały, żeby zamotać. No i ciekawe, co teraz wymyśli Snappy? Jaki ma teraz pomysł? Czy to będzie wejście na górę w drugie tempo? Na to się zanosi oczywiście. Tam już, wciąż jest dwóch zawodników. To już troszkę taki freestyle będzie musiał pojawić się od Snappiego, jeżeli chodzi o kolowanie. Chyba, no właśnie, czy będzie liczył na Hadesa, na wychylenie, na rampie, frak otwierający i wtedy pójdą terroryści za ciosem, bo to, tak jak mówiłem, są tylko dwa granaty błyskowe, podsadzka, ale nie na te pozycje, gdzie aktualnie ustawiony Robs. No, Robs słyszał Zuma. Słyszał Zuma z pewnością. I teraz nie wiem, czy nie było słychać, jak zaskakiwał Robs. O, już tej podsadzki nie ma, jest frak od Robsa. Dobrze wychylił Robs. No i tutaj w tej rundzie będzie ciężko coś wymyślić. Bymas na pozycji swojego kolegi, bo tu wcześniej przecież fragował jego partner. Bymas wciąż czeka, ale tu już jest wszystko pokryte. Sphinx zostaje sam. Ma jeszcze bombę, 15 sekund. To jest moment na zejście na dół, no właśnie, ale Robs był już tam, gdzie być powinien, od tego domku, żeby coś sobie porobić, trochę szumu, postrzelać się z rywalami i później ewentualnie wejście w drugie tempo. Zabrakło może kogoś na placu, kto mógłby tutaj zlurkować, kto mógłby wejść sobie na Feniks. Tymczasem Ejkor spalony. No, są Nejdy i Palak na przebudówkę, no i proszę. Po tej nieudanej poprzedniej rundzie od razu mają rozwiązanie, mają plan na rundę kolejną. No to właśnie świadczy o klasie Ents. Kiedy nie udała się taka runda, no tam ten kol nie wyszedł, później troszkę zagubieni, nie wiedzieli co się stało, troszkę oszołomieni, a tu kolejna runda i od razu jest pomysł na to, co można zrobić dalej. Jestem ciekaw, ile osób tutaj koluje, tymczasem flasha na bombsite górny, ale to też po to, żeby koledzy mogli podejść sobie na Feniks, także chcieli tutaj zaskoczyć, chcieli zafejkować górę, by przejść sobie na niepostrzeżenie, ale właśnie, wypadła bomba. Trafiony ten zawodnik, który miał paczki. To jest problem, chociaż trafiony Bymas. No. Dexter wcelowany, brakuje tu smoka i tych smoków zawodnicy terrorystów już nie mają. Hades ma tego jednego smoka, chociaż frag dla Hadesa, no i Sphinx na plecach. Trzech na jednego, Robs zostaje sam, do to na górze. A Robs coraz bliżej, teraz będzie szansa. O, Robs, oj, długo się męczył, Robs jeden, drugi, ale Sphinx teraz stanął na wysokości zadania. Bardzo dobrze teraz Dexter przewidział to, co tam już będzie wentylacja pod kontrolą, mam wrażenie, z perspektywy terrorystów. Tak jest, tutaj nie będzie mógł rotować się Dexter. Snajper wrócił, no dobrze ustawienie są teraz zawodnicy CT, ale Ejkor pomylił się. No i Dexter chce dołączyć do kolegów, ale tam oczywiście no, będzie kontrola, no, ważna pozycja Robsa. On tutaj musi zrobić robotę, spalona rampa i jest też smoke, niecelnie Robsa, oj, pomylił się w takim momencie. Dycha z eliminacją, tu już pilnuje rampy, plant w toku, 15 sekund, za chwilę Dycha może zaskoczyć. Co? Dycha, co? Dycha! Ależ to zrobił! No to wszystko kamerował Ejkor. Wygrywane pojedynki, zajęta pozycja i są blisko. Teraz jednak Robs bardzo ryzykuje, może mieć fraga, to już jest, ale nie ma możliwości, by zrobił odrobinę więcej. Tego Maus potrzebowało. Ejkor, to nie jest dobre spotkanie, ale ile on takich fenomenalnych występów ma w swojej karierze w barwach Mausports? No moim zdaniem niewiele. To nie jest snajper tej klasy, żeby tu jeszcze odwrócić losy tego pojedynku w tej rundzie. Nie on, nie ma zresztą broni snajperskiej. Ale są bardzo dobrze braki. Rzucony palak, bardzo dobrze rzucony palak przez Ejkora, bo on wiedział, że nie ma tutaj strzelać. On ma rzucić palaka, żeby dać czas swoim kolegom na rotację. Stąd mamy już zawodnika na krótkich drzwiach. Jest tutaj nawet dwóch zawodników, bo tyle kupił czasu właśnie Ejkor tym granatem i teraz reakcja, chociaż Dycha, ależ się rozkręcił Dycha w tym spotkanie. Naprawdę rewelacyjne strzał od Dychy i to jest 4-3. Bombsite dolny zajęty. No co z tego, że zratowali zawodnicy CT, jeżeli Dycha strzela takie headshoty. Teraz agresywnie ustawiony Dycha. Hades tymczasem na plecy, tam namierzył rywala. No i tu nie będzie łatwy strzał, chociaż jednak nawet nie zobaczył już chyba Frozen swojego rywala. 4-1. Hades kończy, a więc fenomenalny mecz ze strony